Cześć, ja jestem Munlaby i chciałabym Was serdecznie zaprosić na warsztaty, które odbędą się w grupie na Facebooku, w grupie, która się nazywa Klawy Orzeszki Online. Jest to przeniesienie warsztatów stacjonarnych z z klawych orzeszków do online ze względu na te wydarzenia, które teraz mają miejsce. Nie możemy się spotkać ze sobą osobiście, dlatego też hmm, tutaj powstała taka inicjatywa warsztatów online warsztaty są całkowicie darmowe możecie dołączyć do grupy i po prostu się na nie zapisać i wziąć udział póki co w niedzielę zgłosiła się również Sylwia, która poprowadzi o 10 live'a natomiast ja w tą niedzielę poprowadzę live'a o godzinie 18 .00. na moim live'ie zrobimy sobie torcik torcik 3D taki do exploding boxa składający się z trzech pięter, ozdobimy go sobie również oczywiście jakoś wedle uznania przewidywany czas no to jest między godziną a półtora zależy jak wam też będzie szło jak mi będzie szło, jak będziemy się bawić, także no przewidywany czas jest mniej więcej tak półtorej godziny średnio mi się wydaje jeżeli chodzi o listę rzeczy, które będziecie potrzebować, to myślę, że każda z Was znajdzie je u siebie gdzieś tam w przydasiach, bo nie są to rzeczy jakieś nie wiadomo jakie. Także pierwszą rzeczą i najważniejszą jest to kartka A4. Przynajmniej A4 może być również 30 na 30. Gramatury 250. I możecie wziąć papier wizytówkowy, papier techniczny, papier scrapbookingowy jakiś. To mogą być biały papier, może być perłowy papier może być jakiś kolorowy, w jakieś wzory. Weźcie sobie taki, wybierzcie i jaki chcecie później mieć torcik. Czyli na przykład, jeżeli chcecie mieć torcik z okazji ślubu, to weźcie sobie coś w bielach, w takich jasnych kolorach, czy właśnie perłowy. A jeżeli chcecie dla jakiegoś dzieciaczka na roczek, no to też możecie też dostosować jakby tutaj kolorystycznie. Może być to tort czekoladowy, może być to tort jakiś owocowy, tęczowy, także... Weźcie sobie taki papier, jaki tylko Wam się podoba. Standardowo nożyczki, klej, ołówek, cyrkiel, albo jeżeli macie wykrojniki kół bez przeszyć, to możecie również te wykrojniki i maszynkę ogólnie przygotować. Jeżeli nie macie cyrkla i nie macie maszynki, to możecie sobie również wydrukować szablon kół. Ja Wam podam, jaką mają mieć... Po prostu wielkość te koła w opisie tego filmu, jak i również w wydarzeniu, też będziecie mieć podane dokładnie, jaka ma być szerokość naszego koła. Weźcie też gilotynę, trymer albo nożyk do tapet i matę do cięcia. Ewentualnie, jeżeli nie posiadacie takich rzeczy, no to może, mogą być to zwykłe nożyczki, też sobie poradzicie. Następnie kość do pikowania lub wypisany ołówek. I jeżeli macie kość do pikowania, to pewnie też macie biegownicę, ale to nie musicie tego mieć. Ważne by było coś do bikowania i to może być właśnie wszystko, może być jakaś. Um, Wypisany długopis może być takie kulkowe, malutkie, jak tutaj mam większe, ale pokażę Wam. Takie długo do stopienia paznokci z maluteńką końcówką kulkową na końcu. No coś, z czym będziecie w stanie po prostu zrobić linię biegowania, bo będzie Wam później też łatwiej cały ten torcik złożyć. Następnie. Jakieś ozdoby. Jak już chcecie ten torcik ozdobić, także mm, ja Wam wymienię kilka rzeczy, które to mogą być. Natomiast Wy sobie weźcie takie, jakie Wam pasują. Na przykład koronki gumowe, to takie jest ekschone, już zaraz pokażę. O co dokładnie z tą koronką mi chodzi? Możecie fajne tutaj wzory częściowo wycinać: jakieś falbanki, jakieś kwiatki. To też będzie fajnie wyglądało, szczególnie właśnie na takich ślubnych projektach. Następnie może, mogą być jakieś kwiatki papierowe, czy to ręcznie robione, czy, czy kupne. Kwiatki materiałowe, listki, jakieś kwiatki z rano też mogą być, czy tam z innej pianki, tak. Pół perełki, jakieś kropelki takie enamelki wyciski z masy jeżeli właśnie chcecie na przykład na osiemnastkę zrobić, no to może być liczba osiemnaście jeżeli chcecie na ślub, to mogą być może być jakaś malutka para młoda, taka maluteńka żeby to się zmieściło później do boksa albo że zrobicie po prostu wyższy boks albo po prostu na jakieś kokardki jakieś takie dekory też mogą być Mogą być również foldery do embossingu, jeżeli macie maszynkę. To też możecie później, jakby ten lukier, który będzie wokoło naszego tortu, ten pseudo lukier papierowy, też możecie wytłoczyć folderem do embossingu. Też to fajnie wygląda. I jakieś pyłki, pudry, coś do napuszczania, glossy, te takie do fukania, pudry napuszczające, co tam chcecie, jeżeli chcecie dodać tego błysku. Możecie wziąć jakieś koraliki, malutkie owocki, no coś co tam macie takiego, co Wam też tematycznie będzie pasować, tak? I ogólnie przyda się do dekoracji tego torciku. Bo oprócz tego, że, że go zrobimy, to jeszcze będzie ten czas na udekorowanie tego. Także ja Was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że dołączycie. Już trochę osób się zapisało, póki co jest 21 zapisanych. Że pojawią się na live, także no, to będzie mój rekord, jeżeli chodzi o transmisję. I później będzie bardzo miło mi, jeżeli pochwalicie się tymi pracami i przy jakiejś publikacji, gdziekolwiek, czy to na Facebooku, na Instagramie, na YouTube, wspomnijcie, że zrobiliście tą pracę właśnie na warsztatach klawych orzeszków. I no co, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was jeszcze raz i mieć nadzieję, że wpadniecie do mnie właśnie na te warsztaty, lub też po prostu później nadrobicie je w wolnej chwili. Także, jeszcze raz zapraszam i mam nadzieję do zobaczenia już w tą niedzielę. Papa, pa. pozdrawiam Was serdecznie.